zapytam Cię o nową płytę. Nie możemy doczekać się premiery. Czy Ty szukujesz jakieś takie niespodzianki w związku z samym krążkiem, bo zawsze ta oprawa była dla Ciebie ważna, a w tych czasach, gdy ludzie nie kupują płyt, nie wiem, czy aż tak bardzo na to stawiałaś. Oczywiście, że tak. Dzisiaj pierwszy raz zobaczyłam moją płytę. Dotarła do mnie do domu. Jestem bardzo podekscytowana. Bardzo mi się podoba. I sesja zdjęciowa w środku, i wszystko to, co znajduje się w niej. No tak, płytę teraz traktuje się stricte kolekcjonersko, więc wydaje mi się, że będzie ona super fajną perełką. Jeszcze dwa pytania o innych artystów. Teraz na topie jest na przykład Sanach. Co sądzisz o jej twórczości, bo te piosenki są dość specyficzne? Są specyficzne. Myślę, że też trzeba mieć specyficznych odbiorców. Ja do nich nie należę. Ale w ciągu 20 lat miałam okazję przyglądać się bardzo dużym takim właśnie hype'om i topom, które robiły ogromne rekordy sprzedawalności, radiostacji, hitach w radiostacji. Więc no ja nie muszę jakby słuchać tych piosenek, ale oczywiście bardzo to szanuję ze względu na to, że to są niekwestionowane sukcesy. Sanach też sama pisze teksty, ale są takie, które moim zdaniem rzadko się wcześniej pojawiały. To w sensie rymy są wszystkie takie w jedną stronę chyba. Bardzo dobrze, bo już mierdziło mnie i nudziło mnie to zmuszanie wszystkich tekściarzy do pisania tych rymów tak, jak się zwykło pisać. Właśnie fajnie, że można to przełamać i pisać tak, jak się czuje, bez względu na, wiesz, zasady. Duecik? Sanach. Może niekoniecznie Sanach, ale jak duecik, to może z jakimś mężczyzną. Na koniec o mężczyznę właśnie zapytam, ostatnie pytanie. O Andrzeja Piasecznego, ponieważ on wielokrotnie wypowiadał się na Twój temat, pewnie dlatego, że był o to pytany. I na przykład mówił, że no on nie jest odbiorcą Twojego programu, albo też właśnie nie marzy o duecie z Tobą. Jakby, czy Wasze relacje można jakoś nazwać, albo z czego wynika tak, temperatura jest średnia, bym powiedział, w tych rozmowach? Jego niechęć do mnie? No Ty to tak nazwałaś, to mogę tak też zapytać teraz. Nie wiem, bo ja nigdy w życiu nie miałam z nim żadnego sporu, on faktycznie mnie nie lubi. Nie wiem, mogę się domyślać, że pewnie dlatego, że przyjaźni się z Nergalem i jego menadżerka również jest jego wielką przyjaciółką, więc no wiesz, no, pewnie dlatego. Życzyłabyś sobie lepszych czasów, żebyście wszyscy porzucili te głupie sprawy? To nie są dla mnie głupie sprawy. Uważam, że Nergal zachował się tragicznie w stosunku do mnie, dlatego nie mam z nim kontaktu i nie chcę mieć. Natomiast nie każę wszystkim moim przyjaciołom być niemiłym dla niego. Albo na przykład znajomym opluwać go w mediach. Nie, po prostu omijamy ten temat szerokim łukiem i jak... Nie, no nikt się w ogóle moich znajomych o niego nie pyta. Faktycznie słowo głupie było. Nie akuratne, ale wszystkim tej dojrzałości Twojej życzymy. Tak? O, dzięki. W końcu po tylu latach. Nie, naprawdę. Wiesz, że rozkwitasz i to jest Twój czas. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dziękuję bardzo.